Cześć. Dzisiaj przed nami cztery takie bardzo duże wirniki. Sprawdzimy sobie, czy lepiej byłoby je sprzedać po 4 zł za kilogram, czy też wydobyć miedź we własnym zakresie. Najpierw ważenie. Wpiszmy 4 zł za kilogram. No i dobra. Mamy 16 kg 410 gramów. Po 4 zł sprzedając mamy 65 zł 64 grosze. No to trzeba wydobyć z nich miedziuchę. Wirniczki po obróbce termicznej. Lubię mieć coś takiego, że przed cięciem namoczyć je w wodzie. Tą część przynajmniej cotniemy, to wtedy nie kurzy nam się i łatwo idzie.
No i parę minut i mamy przecięte wirniki. Czas na wydołowanie miedziuchy.
wirniczki obrane, miedziuszka odzyskana. To teraz ważenie i podsumowanie. No to zważmy sobie najpierw wirniczki, które spokojnie sprzedamy po złotówce. $12,365. Mamy już pierwsze $12,37. I teraz miedziuszka. Wytarujemy sobie. No już mamy praktycznie całą, tu jeszcze tam parę drucików i mamy 4,45 kg. Miedziuszka jest po 34,20 kg, to daje nam 138,34 kg, a razem 150,71 zł. Czy się opłaca rozbierać? Przy małych ilościach zarobek jest taki, jaki widzicie. Za chwilę na ekranie Wam podsumuję dokładnie, za ile możecie sprzedać w kategorii tam 4 do 5 zł. No a ja 150,71 z samej miedziuchy i żelastwa przygarniam z 4 wirników. Dla mnie fajna zabawa. Być może w przyszłości zrobię mega odzysk z tych dużych wirników. Postaram się ich nazbierać jak najwięcej. A już w tej chwili pracuję nad 100 kg wyzwaniem. Są to te zwykłe wirniczki. Miłego popołudnia Wam życzę. Pozdrawiam. Cześć.